zostały zidentyfikowane nie tylko przez partnerów OECD, ale także przez Komisję Europejską. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy EKR pan Orzuk. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, spróbuję być najlepszy w tej długości zabierania czasu, żeby pan nie używał tego młotka. Dzięki tutaj pracy, za którą chciałem podziękować wszystkim, mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy EKR jest zdecydowany poprzeć to sprawozdanie. Kompromisy A, B, C trafnie obrazują obecną sytuację gospodarczą Unii Europejskiej i świata. Natomiast w kompromisie D zabrakło mi podkreślenia roli samopodtrzymujących się inwestycji prywatnych, jednak doceniam rolę tutaj podkreśloną MŚP. Nie możemy poprzeć kompromisów E i F oraz G z uwagi na ich obecny kształt nawołujący do zwiększenia konwergencji. To, co powiedział tutaj kolega, jesteśmy radzi z tego, że udało się wprowadzić głosowania rozdzielne i dzięki temu będzie można zająć konkretne stanowisko. Dziękuję za uwagę.